Okej, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam unboxing takiego pięknego pudełeczka. W tym pudełeczku znajdziemy głównie akcesoria do curlingu, ale jeszcze dowiemy się co jest w środku, więc zapraszam was do obejrzenia, bo teraz go otwieramy. Jak widzicie, mamy pudełeczko przed sobą. Takie bielutkie, fajne. Tak się prezentuje. Każdy widział pudełko. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc teraz sobie go otworzymy i zerkniemy, co jest w środku, bo mnie też bardzo to ciekawi. Bardzo lubię takie pudełka otwierać, jak mi przysyłają. I teraz będę wam po prostu je otwierała! Ale fajne! Już mi się zaczyna podobać. Teraz tak, tu są dwie taśmy. Tu są bąbelkowa folia. Dobra. Można otworzyć z jednej i z drugiej strony. Dobra. No, dawaj, dawaj. O, jest. Dobra. Tutaj i tutaj. Jak widzicie, już tutaj na przodzie mamy kolorowe karteczki. Różnego koloru, długie, 4 mm na 297 mm. Z drugiej strony wam pokażę, bo lepiej widać. Ok. Jak widzicie, tutaj mamy troszkę grubsze, troszkę cięższe, bo 3 mm. Takie cieniutkie. Mam nadzieję, że widać. Dobra. I teraz wam pokażę do porównania, że te na dole są trochę grubsze o 2 razy, a te u góry są cięższe. Cienkie. A tu są 5 mm. Więc powiem wam, że to jest średni rozmiar. Ale długość mi się wydaje, że jest w sumie taka sama. Kolejno, jak widzicie, tutaj mamy takie piękne kolorowe paseczki. Tak, tu mamy, o, pokażę wam. Cieniutkie, a tu są takie średnie. Dobra. Tutaj mamy grubki po 3 mm. Widzimy fiolet, jasny, róż i odcienie niebieskiego. To są 3 mm. To są te cieńsze. Od 4 i od 5. Dalej mamy pomarańcze. Z jasnego wchodzi na pomarańcz. Chociaż to w kamerze widać, aby to było czerwone, ale to jest pomarańcz. Kolejno mamy brązowe odcienie. Też 3 mm. Czerwone odcienie. To jest trochę różu, więc też się może przydać. Dalej mamy zielone odcienie. Też tak wyglądają. I 5 mm pomarańczowe, w sensie odcienie pomarańczowe. Wchodzące na pomarańcz w ten sposób. I trochę ich tutaj mamy, więc sobie je pogrupuję. Kolejne mamy 5 mm, te same odcienie. Brąz. One są takie czyste kolory, takie ładne. Mi się bardzo podobają takie kolory. Są bardziej takie pastelowe, jak się nie mylę. A tutaj mamy fiolet, róż i niebieski. To jest 5 mm. Widzimy gadżety pod spodem, ale to za chwilę. Tutaj pokażę wam dwie. Jedne są tak 4 mm teraz. To są w sumie te same kolory, tylko że
Szerokość mają inną. Takie cudeńka dostałam. Jestem bardzo zadowolona z tej paczuszki. Bo naprawdę postarali się. Co jak co. A tutaj jest gość normalnie specjalny, bo to są bardzo grube. 8-milimetrowe paski różnego koloru. I to już naprawdę jest szał. To będzie w odpowiednich sytuacjach używane, te paski będą. Dalej mamy karbownicę. Ona służy do kręcenia, do wkładania pasków i do kręcenia, aby nam się ładnie paski skarbowały. I żeby robić różne kwiatki właśnie karbowane. Żeby nie było tak, że będziemy non stop robić tylko zwykłe. Kolejno mam igłę do nawijania niebieską. Teraz mamy jeszcze, o, tu mamy, co to jest? To są igły do wbijania w tablicę korkową, do robienia wzorów, żeby nam się nic nie rozpadło. Wleciało mi tam. Chyba z wrażenia. Się nie mylę. Jestem bardzo zadowolona. Okej, okay, dalej mamy wypukłe. Szablon wypukły. Możemy wkładać w niego właśnie te paski i zwijać. I one się tak ładnie rozwiną. Mamy 12 mm. Tu mamy 10, 8, 5 i 2,5. 2,5 to chyba nie będziemy używać, bo to są malutkie. Ale na pewno większość też będziemy używać. Kolejno mamy taki też fajny, ładny, mały szablonik do kółek. Tutaj mamy też wyznaczoną skalę, ale tak średnio chyba widać. 11 i inne też tam były. Dalej mamy grzebień, że możemy sobie tak pięknie zawijać nasze paski i tworzyć piękne kwiatki. Tu mamy 1, 3, 5, 7, 9, 12, nie, 11, 13, 15, 17. Już w osobnym odcinku Wam pokażę. Tutaj jest specjalny klej, który pokazywałam wcześniej. To jest taka biała konsystencja tego kleju. Co my to ma? Powierzchnia pozostaje elastyczna i przezroczysta. Rozpuszcza się w wodzie, nietoksyczny. Bardzo, co? Bardzo szybko skleja i wysycha. Jest dosyć twardy. Jak będziemy zaczynać, to sami zobaczycie, że strasznie będę ściskać te. Właśnie te. Tu mamy taką fajną pęsetę, dzięki której będziemy mogli ją używać, ale ja pewnie raz na jakiś czas będę ją używała. Ona jest zabezpieczona właśnie takim plastikowym, gumką plastikową. Kolejno, o, tu już jakaś karteczka jest dla nas. Ta podkładka korkowa. Właśnie o taką mi chodziło. Tutaj oczywiście będą wzory. Tu jest właśnie luźne koło. Kółeczka, trójkąty, kwadraty. Na tej większej będziemy sobie układać wzór. I ona mniej więcej się tak prezentuje. Widzicie, tu mamy nawet skalę, gdzie możemy wbić igłę, gdzie jest dokładnie środek. Żebyśmy nie musieli szukać. Tak, tutaj będziemy w kół. Tutaj ona jest właśnie taka korkowa. Z tyłu mamy też korkową tablicę. I mamy serduszka. Trójkąty. Owalne koła. Luźne. Takie bardziej stożki. Kwadraty, koła. I oczywiście miejsce na nasze szpilki. By je wbić. Co my tu dalej mamy? Jeszcze jedną igiełkę dostaliśmy w prezencie.
Też się przyda. Jedna się popsuje, to można drugą używać, moim zdaniem. I tu mamy książeczkę. I tu mamy, o, takie płatkowe paski. One najlepiej się nadają właśnie do robienia kwiatków. Mamy czerwony, pomarańczowy, różowy, żółty, ciemniejszy, żółty, niebieski. Dużo ich nie ma. I tutaj mamy jeszcze taki jasny pomarańcz. I mamy książeczkę Quilling dla początkujących, technika o nieograniczonych możliwościach. Oczywiście zdjęcie kwiatków. I zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy oczywiście początek. Mamy tu wszystko ładnie opisane. Początki quillingu. Co to w ogóle jest quilling? Dalej mamy od czego zacząć. Potrzebne oczywiście materiały. Przykładowe kształty, to co robiłam właśnie na vlogu, co Wam pokazywałam. I oczywiście piękne wzory kwiatków i szablon. Będziemy mogli się na tym bazować. Kolejne szablon pięknych kwiatków. I kolejny też szablon. Taka cieniutka książeczka zawsze się może przydać. Dobra, i to by było w sumie na tyle. I jeszcze te bąbelki. Tutaj mam taką tą folię bąbelkową. To pewnie sobie później popstrykam. Teraz sobie to wszystko ładnie poukładam. Mi się to nie rozwaliło nigdzie. I tak się właśnie prezentuje mój unboxing na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podoba. Jak widzieliście na materiale wideo, to różne rzeczy znajdują się w tym pudełeczku. Różne paski kolorowe, 5 mm, 3 mm i 4 mm. Oczywiście akcesoria, igły, znajdują się podkładka korkowa i takie różne akcesoria do robienia właśnie takich cudów z quillingu. Oczywiście niedługo będę rzucała z tego materiał, więc bądźcie razem ze mną, więc w takim razie trzymajcie się, pa!